Przed moim łóżkiem stała dziewczyna. Była identyczna jak dziewczyna ze zdjęcia. A co za tym idzie? Jak ja. Chciałam zacząć krzyczeć, ale ona uśmiechnęła się i powoli przyłożyła palec do swoich ust. Jakby chciała dać mi znak, abym lepiej nic nie mówiła. Zaczęła iść w moją stronę. Szturchnęłam Maćka łokciem. Ten zbudził się i spojrzał na mnie. Dziewczyna spojrzała się na niego. Co się dzieje? Gustownym machnięciem ręki wyrzuciła go na drugi koniec pokoju. Nadal nie wiem, jak to się stało. Teraz się nie powstrzymałam. Krzyknęłam. Maciek leżał nieprzytomny w stercie miśków bez głów. Miałam wrażenie, że skończę tak jak one. Dziewczyna podała mi swój notatnik. Otworzyłam go. Nagle wszystko było czytelne. Jakim cudem? Ani się obejrzałam, jej usta znalazły się koło mojego ucha. Poczułam jej chłodny oddech. Odkup moje winy. Byłam zaskoczona, ale co miałam zrobić? Obejrzałam się. Nie było jej tam. Rzuciłam notes i pobiegłam do Maćka. Maciek, żyjesz? Ocknij się, błagam! O, pięknie. Chcę rozmawiać z nieprzytomnym człowiekiem? I dlaczego mówię do siebie? Czy ja zwariowałam? Nati, dlaczego na mnie siedzisz? Spojrzałam na niego, a potem na to, jak na nim siedziałam. Pozycja dość dwuznaczna. Pamiętasz, co się przed chwilą stało? Machnęłaś na mnie ręką i odleciałem na pół pokoju. To nie byłam ja! Zaprowadziłam go do łóżka. Jego błędnik został chyba troszkę uszkodzony. Śmiesznie wyglądało, jak nie potrafił utrzymać pionu. Kiedy w końcu zasnął, zaczęłam czytać ten przeklęty notatnik. Nobla temu, kto wymyślił lampkę w telefonie. Czytam. A może zacytuję kilka stron. 23 października 1964. Nie wiem dlaczego, ale rodzice coraz bardziej się mnie wystrzegają. Kiedy chcę przytulić mamę, ona wymawia się brakiem czasu. Tatuś ostatnio rozmawiał z nią o egzorcyzmie. Nie wiem, co to jest. Może chcą mnie zabrać do lekarza? Może jestem na coś chora i nie chcą się zarazić? No nic. Przynajmniej Nicole jest ze mną. Moja najlepsza przyjaciółka. Mama upiera się, że ona nie istnieje, ale gdyby jej nie było, to nie rozmawiałabym z nią. 27 października 1964. Rodzice zamknęli mnie w pokoju na klucz. Nie chcą mnie wypuścić. Nicole mówi, że powinnam dać im jakąś nauczkę, ale ja nie wiem jaką. Powiedziała, że w moim pokoju ukryty jest nóż. Mogę sprawić im trochę bólu i się opamiętają. To jest bardzo dobry pomysł. 1 listopada 1964. Zrobiłam to. Rodzice przygotowywali się do spotkania ze zmarłymi, a ja im trochę pomogłam. Nicole powiedziała, żebym przywiązała ich podczas snu do łóżka i zrobiła kilka nacięć na skórze. Chyba troszeczkę przesadziłam. Bardzo mi się spodobał ich krzyk, a ta krew, wolno cieknąca po skórze, wyglądała tak finezyjnie. Zaczęłam robić to najpierw mamie. Krzyczała. A kiedy przestała, zajęłam się tatusiem. Spotkał go ten sam los. Nicole powiedziała, żebym ukryła gdzieś ciała. Niewiarygodne, ile siły może mieć 14-latka. Z łatwością zaniosłam je do piwnicy. 4 listopada 1964. Zaczyna mnie gryźć sumienie. Nicole mówi, że zrobiłam okropny grzech. Czymkolwiek jest grzech. Czuję się bardzo źle. Nicole mówi, że muszę odpokutować. Powiedziała, że najlepszym sposobem będzie moja śmierć. A więc zrobię to! 6 listopada 1964. Zrobiłam to. Umarłam. Tylko wróciłam tu. Ktoś musi odpokutować za mnie. Na moją rodzinę rzucono klątwę. Teraz powstaną i będą żyć jako żywe trupy. Ty, który czytasz ten pamiętnik, nie wydostaniesz się stąd, dopóki ktoś nie odkupi moich win. Natalio.
nie jesteś pierwszą osobą czytającą ten notatnik. Strzeż się piwnicy. Tam są grzesznicy, którzy wcześniej nie spełnili swojego zadania. Ktoś musi zginąć. Będę cię bronić do tego stopnia, do którego będę mogła. Po przeczytaniu ostatnich stron pamiętnika byłam w szoku. Znała moje imię. Jakim cudem... Chwila. Czy ona napisała... Żywe trupy? Będę mieć do czynienia z zombie? Dotychczas widziałam je tylko na filmach. A teraz miałoby to przenieść się do realnego życia. Mój mózg przestawił się w tryb detektywa. Skoro ta dziewczyna miała ukryty nóż w rogu pokoju, to i może dla nas coś jest. Wstałam. Spojrzałam na zegarek. 4:15. Za chwilę powinno świtać. Zaczęłam rozglądać się po pokoju. Szukać jakichś charakterystycznych szczelin, które mogłyby wyglądać jak przykrywka jakiejś skrytki. I jest! Czytanie przez kilka lat kryminałów opłaciło się. Ca. Tylko jak teraz podnieść pokrywę? Znalazłam w mojej torbie scyzoryk. Podważyłam i poszło. Co ja tam zobaczyłam? Oprócz jakiejś uciętej ręki, 7 sztuk broni. Sądzę, że to był Glock. Ale mogę się mylić. Za mało grałam z chłopakami w FPS-y. Prawie zwymiotowałam na widok uciętej ręki, ale powstrzymałam się. Jednak siedzenie w necie i oglądanie horrorów znieczuliło mnie do cna. Usłyszałam, że Maciek obudził się. Natalia, co ty tam robisz? Rzuciłam w jego stronę broń. Przyda się. Skąd to masz? Lepiej nie pytaj. Potem wam wytłumaczę. Na dnie skrytki znalazłam kilka magazynków. Nie preferuję broni. Wolę raczej walkę na patyki, no ale... To jednak nie są czasy, w których biło się z wyimaginowanymi zombie. Tęsknię za tymi czasami. Około 6 rano obudziłam wszystkich. Przygotowałam coś do jedzenia. Niewiarygodne, jak trudno się gotowało w tamtych czasach. Usiedliśmy w salonie. Ktoś rozpalił ogień w kominku, dzięki czemu było coś widać w pokoju. Nie mogliśmy za bardzo zużywać baterii od latarki, bo nie mieliśmy ich zbyt wiele. Opowiedziałam chłopakom całą historię. Pokazałam zdjęcie tej dziewczyny. Pokazałam notatnik. Nie mogli uwierzyć w to, co się dzieje. Czy to oznacza, że zginiemy? Nie wiem. Boję się o tym myśleć. Mam nadzieję, że nie. Na pewno musimy zachować zimną krew. A nie możemy po prostu stąd uciec? Powiedz mi, w jaki sposób chcesz to zrobić? Na piętrze są okna. Jeżeli chcesz sobie połamać nogi, to proszę bardzo. Ale ja tej nocy słyszałem wilki. Nie sądzę, żeby się stamtąd wynosiły w ciągu tej nocy. Zaczęłam rozglądać się po pokoju. Czy to jest katana? Tak, a czemu pytasz? Chyba właśnie znalazłam swoją broń. Pistolet oczywiście przy sobie zatrzymałam. Ale kiedy wzięłam do ręki katanę, od razu wiedziałam, to jest to. Nagle jakieś dziwne dźwięki zaczęły dochodzić z piwnicy. To były kroki. Coś ewidentnie szło w naszą stronę. Charakterystyczne skrzypienie spróchniałych schodów nie można było z niczym innym pomylić. Pójdę sprawdzić, co to. Nie wydaje mi się, żeby to był najlepszy pomysł. Wiesz, ja przynajmniej nie chowam się w ciemnym pomieszczeniu, tylko chcę pomóc. Weź zjedz Snickersa, bo zaczynasz gwiazdożyć. Zamknij się! Ty niby taka odważna, a nosa zza futryny nie wyściubisz. Proszę cię, daj sobie spokój. Ona ma rację. Mam wrażenie, że lepiej będzie, jeśli do mnie dostaniesz. Walcie się. Przynajmniej jednego zombie mniej. Lubię zombie. Maciek, ogarnij się. Sebastian poszedł. Bałam się o niego. Nie był do końca super sprawny fizycznie. Może i miał skilla w grach, ale w realnym życiu... Cóż, nie będę się wypowiadała. Kilka minut później padły strzały. Rozległ się krzyk. Pierwsza myśl, która wpadła mi do głowy... Pierwsza ofiara. Pobiegliśmy zobaczyć, co się stało. Ślady ciągniętego ciała po podłodze. Pełno krwi. Szłam jej śladem. Znalazłam jego ciało w jadalni. Leżał oparty o ścianę. Skoro on tu leżał, to jego oprawca musiał być gdzieś blisko. Szybko wyjęłam jego broń i amunicję z kieszeni.
i już chciałam wybiec z pokoju, kiedy nagle on otworzył oczy. Żyjesz! Całe szczęście! Już się martwiłam. Chodź, opatrzymy cię. Usłyszałam czyjś głos za sobą. To nie jest już Sebastian. Radzę ci szybko uciekać albo go zabić. Ona mi pomaga. Nie mogę go zabić. Pozostało tylko uciekać.